Siemanko, ja jestem Milan, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Left 4 Dead 2. Jesteśmy w kampanii Kurs Kolizyjny, jest poziom normalny, ale zaraz zmieniam na zaawansowany i zaczynamy kolejne przygody w Left 4 Dead 2. Okej, jestem sam na serwerze niestety, ale tego chcę się trzymać. No dobra, byłem przynajmniej chwilę sam, już widzę, że wchodzi jakiś kolejny lamer. Najlepiej, żebym sam sobie grał. Bo ostatnio taki nobów spotykam, nobski team, że no brak mi słów po prostu i chcę sam po prostu grać z botami. No ale dobra, zobaczymy jak mi to idzie szło. No, przeładowuj. Dobra, niestety nie ma, jest jakiś mrechot, już weszedł na serwer. Zobaczymy jak mu to będzie szło. Okej, okay, jest poziom zaawansowany, tak jak mówiłem. Okej, okay, jest jakaś amunicja wybuchowa, rozkładam ją tutaj, jak jest. Biorę swoją apteczkę i lecimy dalej. O, Jackie! Jackie, dobra. Dobrze, że miałem amunicję wybuchową, to go odpychało, nie musiałem go odpychać. O, widzę Peter. Aj, za blisko byłem i se strzeliłem. Niestety wziął mi HP. Chyba gdzieś charger chodzi. O, jest molotow, okej, okay, zajebiście. Jest charger. O, fala leci. Biorę pałę i lejemy. Kurde, jakby mi się siekiera przydała. No chodź. O, troszkę za wcześnie. Nie no, na razie widzę, że sobie jakoś radzi, nie? Mogło być gorzej. Okej, okay, idziemy dalej. Jest jakiś pistolecik. Wow, ale tu jest zombie. Wow. No dobra, ogarnęliśmy w miarę. Molotowa mam na tanka, gdyby... O, Hunter. Dobra, udało mi się go odepchnąć, ale muszę go zabić szybko. Aj, fala mi klepie. O, mało brakowało. Dużo nawet HP nie straciłem. Najważniejsze, że zabiłem Huntera, że on mnie nie dopadł, bo by mi na pewno zapewne wziął dużo więcej życia niż taki zombie, jakby mnie chycił. Okej. O, widzę świra biegnie. Jackie! A, widziałem, że skoczy na ryj komuś. No siódmy mechot, please! Przejmij niestety nie mechot. Mrechot, nie mechot. Boże, te niki są takie dziwne niektóre, że naprawdę nie potrafię ich przeczytać po ludzku. Okej, są pilsy. Idziemy dalej. Czyściutko, na razie, spokojnie. Jest defibrylator, ale ja mam apteczkę. Nie będę brał defibrylator, niestety. Defibrylator się bierze na przykład, gdy... O, opuścił grę. Gdy na przykład się ma już mało HP, leczy się i wtedy powinno brać. Bo jak się ma całe HP i ma apteczkę, no to nie powinno się brać. No bo apteczka jest ważniejsza. Apteczką macie 80 HP powiedzmy, a defibrylatorem to nie wiem, chyba macie połowę, czyli 50. No ja przynajmniej tak zawsze robię, kurde. Jako broń. A, to sobie jednak wezmę, nie będę brał Uzi. A, o, charger. Aj, wpisywałem lasem Rona i mnie niestety dopadł. No, zabijcie go, kurwa. Ja pierdolę, fala nas przywaliła, niestety. O, i smoker mnie jeszcze chycił. No super. Dobra, mam 4 HP, ale biorę pilsy. Nie będę się leczył, bo na razie nie ma sensu leczyć się. Rozgonimy się jeszcze tutaj szybciutko. No bo nie leż mnie, chłopie, bo ja mam stary dużo HP. Jezu, dopiero pilsy brałem. Po co on mnie leczy? Oh my god. Okej, okay, są żygi, wiecie co? Ja tu rzucę żygi i podpalę. Dobra, niech się smaży, elegancko, jest jeszcze molotow, tam jeszcze jeden jest, rzucę jeszcze tam i wrócimy się po niego. O, fala tu wyleciała. Dobra, biorę molotowa. Chodźmy zobaczyć, co tam się dzieje, co rzuciłem żygi i to podpaliłem. Pewnie smażył się. Na pewno w każdym razie dużo wyczyściło. Okej, są kolejne pilsy. Przed chwilą niepotrzebnie w sumie zażywałem. No ale dobra, bo on mnie musiał leczyć, ale już się zwróciły, jest git.
Specia, uważaj, bo jest alarm. Oj, widzę smokera. O, już chciał mi chycić, dobiłem unik i go zabiłem na szczęście. O, spitera słyszę. Trzeba tu uważać, bo tu jest alarm. Wezmę sobie po prostu pałkę. Dobra, jest gitara. Chodźmy tutaj do tego rogu i się bronię. Tu tradycyjnie taka mała fala wyleci. Dobra, ogarnęli mnie w miarę, fajnie. Okej, idziemy. Połowa drogi za nami do respa. Jak mówiłem, ten rozdziały dwa są... Ogólnie powiem tak, kampania jest krótka, nie? Bo są tylko dwa rozdziały, ale rozdziały są długie. Chodzi mi, że wiecie, trzeba iść kawałek do respa, a wybitnie drugi rozdział jest trudny, bo trzeba szmal drogi przejść do zajezdni ciężarówek i potem jeszcze się obronić przed falami, chyba dwoma takimi konkretnymi, i jeszcze dwa tanki wykończyć. Dobra, chyba tank idzie. Idzie tam, czy mi się wydaje? O nie, wydawało mi się. Jezu, miałem banie, że idzie tank. Słyszałem jego kroki. No dobra, idziemy jeszcze tutaj szybko się rozglądać. Jest kolejny defibrylator. W sumie Luis by mógł wziąć, ale on jest niestety botem. I on nie weźmie, bo jest tak zrobiona gra, że boty nie biorą. Mnie to właśnie wkurza, no ale trudno. Jak jest, niech będzie. O, chyba charger tam idzie. Jest, tak myślałem, że charger. Strzelajmy w niego. Dobra, zabiłem go. Są lepsze bronie? Oczywiście, że są. Jest M4, biorę oczywiście M4. Jest im molotow. Dobra, biorę molotowa w razie, bo gdyby tank był. Ogólnie teraz tu będzie walka z hordą. O, Jackie. Aj, skoczył tu na ryj, no zabijcie go. Ogólnie tu trzeba będzie wstrzelić z takiej rakiety. Z chałubicy. Chałubicy, tak jest. I tu będzie walka z hordą. Okej, rozgonimy się jeszcze tutaj tak na szybkiego. Czy jakiś benzyn nie ma, to bym se podpalił do przody. Wow, tu jest mnóstwo zombie w domku, widzę. Okej, jest pipe bomb i dwa molotowy. Są i bronie. Duży serwis, wystarczająco, żeby się obronić. Okej. Nie ma niestety chyba benzyn. Wiecie co? Biorę molotowa. Ja się tutaj jeszcze wrócę. Jak co? Okej, wyszczeluję. 3, 2, 1. Startujemy. Wow, ale pierdolło. Okej, idziemy. Będziemy się tutaj bronić. Muszę pamiętać, żeby wrócić się po pipe'om albo po molotowa. O, smoker! Wow, dobrze, że go zabiłem. Tyle wam powiem, bo jakby on tak wyleciał. O! Oj, Zoe sobie tam zeskoczyła. Dobra, na razie się brońmy. Ona tu przyjdzie pewnie do nas zaraz. Aj, idziemy obok. Kurde, pewnie coś chwyci zaraz. Na razie spokój był ogólnie, bo... Oj, podpaliłem się. O, chycił. Jackie go chycił. No! Jezu! Co się stało? No podnoście mnie, kurde! No, to tyle. Będziemy leżeć, co mi się wydaje. No podnoś mnie. No dobra, może nie. No Luis, podnoś mnie. Aha, bo oni Zoe tam leje. No to widzieliście, Zoe se zeskoczyła tak niefortunnie. No podnoście mnie, bo bez mnie nie ogarniecie tego, no. Francji! Jezus Maria, co tu się dzieje? Dobra, wszystko leci na Luisa, bo Luis leży. Dobra, Francji zdąży mnie podnieść. Wow, dobra, biorę pizzy. Wiecie co, kurde, wrócę się po pipe-bomb. Już idę, wam pomogę. O nie, Luis nie żyje. Okej, są żygi. Dobra, rzucam żygi. Dobra, poszły żygi. Idę jeszcze po pipe-bomb. Idę jeszcze po pipe-bomb szybko. A w sumie była benzyna. Cholera, nie widziałem. Dobra, palmy. Gdzie są żygi? O, jest boomer. Nie, lecz mnie teraz, Francis. To nie jest czas. W sumie, dobra, podpaliłem tam. Dobra, Jackie wskoczył mu na ryj. Chodźmy po pipe-bomba jeszcze. Rzucę jeszcze pipe-bomb w razie W. Kurde, wcześniej nie zauważyłem tych benzyn. Dobra, sytuacja została opanowana, tyle wam powiem. Uff, mało brakowało, ale niestety boty nie przeżyły. Ale myślę, że ich zaraz tu otworzymy.
Okej, okay, Francis mnie leczy. W sumie mam swoją apteczkę niepotrzebnie. No ale dobra, jakoś to było i się udało nam przetrwać walkę z hordą. Okej, okay, idziemy. Już jest niedaleko resp. Mówię tyle. O, Witchy jest. O nie, Hunter! No, hej, Francis! Kurde! No zabij go, kurwa, durniu! Jezu. Jest Witchy. Boże, jakie to było zlamione. Francis zlamił, leczy się. Tu naprawdę nie ma żartu. Jestem tylko z Francisem. Trzeba ją obejść. Okej, okay, obeszliśmy sobie ją. Chodźmy, chodźmy. Francis, drugiej. Wow, ale zombie. Jakieś boty się tu zaraz otworzą w tym domu. Niech posprzątajmy najlepiej tu. Okej. Okay. O, słyszę Jackiego. O, widziałem go. Leci do mnie. Dobra, zabiłem go. Jesteśmy na respie. O, shit, chwycił Francisa. Wiecie co, niech go zabije, bo on tak już ma mało HP. To nie ma sensu go podnosić. Ja już jestem na respie, udało nam się szczęśliwie dotrzeć. A, nie dokończyłem wam. Nie będę go podnosił, bo on tak już ma mało HP. Więc niech go zabije i mu się odrodzi w następnym rozdziale 50. Czyli dobrze, że go zostawiłem, że go nie odstrzelałem. Ale najważniejsze, że udało nam się ukończyć pierwszy rozdział w kampanii Kurs Kolizyjny. Zapraszam was na drugi. Będzie to finał w zajezdni ciężarówek i to już będzie ratunek. Widzimy się w kolejnym odcinku.